Cześć, z tej strony Marcin Ruman. Witamy Was w Las Vegas w Stanach Zjednoczonych. Jest to pierwszy odcinek. Tak jak zapowiadałem w pilocie, będziemy mieć bardzo ciekawych gości dzisiaj. Mamy doktora Zielonkę. Cześć, doktor Zielonka. Witamy, witamy Cię. Witamy. Wszyscy go, wiadomo, rozpoznają w cały internecie. Cały świat mnie zna już. Jest słynny z budowania największych marek w Polsce. Budowania swoich, Nike, Adidasa, swoich produktów, takich marek Alexa. Niszowych, takich marek niszowych, tak, jest no, fenomenem, bo przyleciał tutaj po prostu bez niczego i dorobił się milionów, więc fajnie go tutaj mieć, jest to mega kumaty gość, jesteśmy razem w biznesie, więc pomyślałem sobie, że będzie to najlepsza osoba po prostu na pierwszy odcinek. Michał, witamy Cię w pierwszym odcinku. Przecież wszyscy Cię znają z głosu Twojego radiowego w życiu bez gruchy. Witamy Cię. Witam, witam wszystkich serdecznie. Słuchaj, od czego zaczynamy? Opowiedz od swojej historii. Kim Ty w ogóle jesteś? Dałem trochę taki przedsmak, ale żebyś może to trochę rozwinął. Jak się tutaj znalazłeś w Stanach? Więc czym Ty się zajmujesz tutaj, no nie? Żebym ja to wiedział dokładnie, to bym Ci powiedział. Mogliśmy cały odcinek zrobić na tym, czym się zajmuję. Ogólnie teraz czym się zajmuję i co robię? Optivita Nutrition, no to już z tego mnie znacie. To co nie widzicie, to 99,8% tego co robię, to jest to, że wysyłam odżywki do różnych krajów. Wholesale, distribution. Wholesale, czyli co to jest wholesale? Wholesale, czyli to jest, nie wiem jak po polsku. Czyli hurtowa sprzedaż? Hurtowa sprzedaż. Też pośredniczo w sprzedaży innych marek i ogólnie supplements, to mi daje money for living, nie? Living money na inwestycje i na pierdoły. Czyli na tym zarobiłeś swój pierwszy milion, tak? Tak, to jest i dodatkowo takie poboczne rzeczy w stylu na przykład teraz z Emersoftem, co robimy, to jest C-Card, getc-card.com. Właśnie pokażemy tutaj ludziom przy okazji. Tak, to jest jeden koncepcik taki. Zaraz Wam najpierw pokażemy nowy produkt w ogóle, który tutaj do kamery pokażę. Mam nadzieję, że widać dobrze. To jest ten C-Card. Nawet jesteśmy w Vegas, więc jest karta. To jest taka po prostu mini-website'owa, mini-website. Też inwestujemy w to pieniądze, rozwijamy produkt, rozwijamy software. Złożyliśmy się dlatego, to też lekcja dla ludzi biznesu, złożenie dwóch przeciwstawnych jak gdyby biegunów. Wtedy są po prostu większe możliwości robienia biznesu, czyli Marcin zajmuje się software'em, ja sklejaniem praktycznie. Całą logistyką. Logistyką i po prostu łączymy to razem, nie? Więc to jakaś taka dobra jest symbioza w całości. Nie wszystkimi rzeczami się zgadzamy. W biznesie nie jest, wiadomo, nie jest łatwo. To jest tak jak z marriage, jak gdyby. Zupełnie. Ze związkiem, tylko w zależności kto komu ludzika robi. Nie, ja myślę, że w biznesie jest bardziej it's a partnership, gdzie nie wiążesz się, możesz się z kimś rozstać, po prostu jesteśmy driven by money, by results, by profit. Tak. To jest taki partnership, a w marriage jesteś driven by, wiadomo, no nie, rodzina jest co innego. No jak jest ta rodzina, nie? No nie tak, ale nie jesteś tylko driven by profit w marriage, no nie? W biznesie jak masz partnera, a mam nadzieję, że masz, na swój pierwszy biznes, to ja polecam każdemu, żeby sobie swój biznes rozkręcał i szukał partnera, który ma też biznesy, bo wtedy jesteście niezależni od siebie też. Macie swoje biznesy tak czy siak i uzupełniacie się tam dodatkowymi rzeczami. Natomiast Michał, bo też nie mamy dużo czasu, Ty masz super historię, jak w ogóle przyleciałeś do Stanów. Zaczynałeś bez niczego, przyleciałeś tutaj. Kiedy? Jak ty się znalazłeś? Wiesz co, dokończyć jeszcze tam te kilka rzeczy, bo z tych pieniędzy zwykle, które zarabiam, no to ja albo inwestuję na przykład w taki projekt, co robimy z Marcinem, albo w drugiej stronie też wchodzę w inne biznesy, jak dentyści z Belly, na przykład Ages by Riva, to jest druga rzecz, więc potem już masz takie troszeczkę większe możliwości eksperymentowania i używania tej twojej energii i tego, co się uczyłeś w jakichś takich, nie wiem, to nie są startupy, nie? Ale też pomocy innym
budowaniu czy tam brandu, czy takich rzeczy, więc no, może tym zakończę tak na szybciutko, bo to też mogliśmy cały tak, i po prostu chcieliśmy powiedzieć co, ludziom, co robisz, żeby wiedzieli, bo myślę, że jest dużo też confusion na ten temat w internecie. Tak, tak. Ludzie za no bardzo... Jak, no pewno, że jest confusion, no bo jeżeli ja w cudzysłowie nie wiem, co robię, no to co oni mogą wiedzieć o mnie, no co nie, ja jesteś robię, biznesmenem. Tak, po prostu jestem, tak, you're tak. a business guy at the bardziej. End of the day. W Polsce jest to negatywne stwierdzenie, jesteś biznesmenem, to zaraz, wiesz, albo kradniesz pieniądze, albo nadal, no jest stygma, myślisz, jest tak stygma, jest. Myślę tak, wydaje mi się, że to jest i to nasz kochany rząd temu się przyczynił się ku temu, takiej opinii. A jak tutaj przyleciałeś? No przyleciałem tutaj, ile już jest, chyba 18 lat temu, byłem tutaj praktycznie po tym, jak moje papiery się skończyły, byłem tutaj 9 lat zupełnie bez, w cudzysłowie nielegalnie, no nielegalnie, legalnie przekroczyłem granicę, ale niestety siedziałem tutaj i robiłem wszystko to, co każdy człowiek, który ma papiery, robił, więc tutaj taka porada dla wszystkich, którzy siedzą i się boją własnego cienia. No ja to nie mówię tego, że tego się idzie wyuczyć, takich rzeczy, ja po prostu rzucałeś się na głęboką wodę. No jestem ignorantem na tyle, że czasami pewnych rzeczy nie widzę, co mnie żre w dupę kiedyś, ale niektóre rzeczy naprawdę zajebiście wychodzą, bo jak you don't give a fuck, to po prostu ta cała energia cię nie hantuje. Don't risk, you don't drink champagne, czyli jak nie ryzykujesz, to nie ma, nie pijesz szampana. Tak, z taką naturalną energią, nie musisz ryzykować, nie ryzykujesz z czymś takim. Ale jak przyleciałeś, to chyba nie miałeś od razu miliona. Nie, no miałem, nie wiem, chyba 100-200 dolarów w kieszeni. $200 przylatujesz, okej. No ale cofnijmy się do tego czasu, jak przyleciałeś 18 lat temu, przylatujesz, masz $200 w kieszeni. Nie znam języka, nie? Nie znasz języka w ogóle? Nie znam ludzi, nikogo nie znam, nie. Angielski to jest w stylu... Serio? Yes, nic nie mogłeś powiedzieć? No. Okay. Co? Tak nie mogłem zdania stracić. Bo teraz zajebiście mówisz, bardzo... No wiesz, ja się naturalnie uczę, więc każdy ma inne sposoby edukacji. Ja na przykład muszę być wsadzony gdzieś i wtedy się uczę. Środowisko musi być. Okay. Nie ma innej metody nauczania. Nie jestem w stanie, moja głowa tego nie przyswaja. No jak widzę większość ludzi, no nie? A niektórzy mogą to jakby... tą symulację zrobić. No mogą, ja zawsze zazdrościłem ludziom, którzy po prostu mieli coś takiego wbudowanego w sobie, że usiedli, przegryźli książki i pouczyli się, wykuli i nagle, wiesz, zaczęli językiem mówić, nie? Ja mówię, ja byłem zawsze tym zafascynowany, jak to się dzieje, a ja byłem typowym betonem, nie? I to betonem byłem, jeżeli chodziło o szkołę, bo po prostu ta wiedza była dla mnie nieprzyswajalna kompletnie, nie? Mogłem coś tam wyryć, się nauczyć, ale dwa dni potem... Czyli co robiłeś, na początku w tych Stanach? Na początku, jak przyjechałem, po prostu, wiesz, zobaczyłem sobie po prostu... Przyjechałem do taki camp, był... Wiecie, jak to gdzie są to te było? Work and Travel, to jest KCNP, Kings Canyon National Park. Czyli to są te największe drzewa na świecie, te sequoia, giant sequoias. To jest koło Fresna... tak, jest park w Kalifornii, tak. Fresno, najbardziej gangsterskie chyba miasto w całych Stanach. I tam też byłem bramkarzem jeszcze, jak byłem na masie. To wtedy przyleciałeś na tej masie, interesowałeś się już wtedy tą siłownią, czy jak? Tak, ja już napierdolałem siłownię już sporo czasu, nie? Więc przechodziłem każdy etap siłowni. Czyli siłownia zaczęła się już o wiele wcześniej w Polsce. Tak. Ale dlaczego ona się zaczęła? Z tego względu, nie wiem, no... Podświadomie prawdopodobnie dlatego, że byłem, nie wiem, najniższa osoba w high school, czyli w tej szkole liceum ogólnokształcącym. Potem był ten college i tam jakaś tam edukacja, ale byłem chyba podświadomy zupełnie. Nigdy świadomie tego nie miałem, ale było zawsze podświadome w stylu. Coś pewnie mi się działo, że chciałem masę zbudować, żeby po prostu wyjść z tego. Jak wiesz, jak ktoś jest krótki, jest niski, ja zawsze ci mówię, nie? Że tak. Ale wywaliłem do góry, wiesz, 6 feet, straight, 1,80 m równiutkie, więc Bozia dała mi wzrostu nawet na przekór temu wszystkiego, ale nadal zostało to ćwiczenie, jedzenie i takie rzeczy i okay, na tym się dzielę z ludźmi, nie? Co ja chcę wiedzieć, czy już wtedy było nutrition, czy wtedy przez tą siłownię byłeś zmuszony, żeby szukać tego nutrition i szukać jakichś po prostu bodźców? Nie, to jest takie self-journey, takie kurczę, nauczyłem się na sobie,
patrzyłem, jak u innych ludzi to wygląda. Uczyłem się jak każdy wcześniej, jak nie było internetu, nie? Były jakieś tam książki z Arnoldem, jakieś pierdoły. Mhm. A potem to już wyszło na takie... Wiesz, skończyłem taki tutaj college alternatywnej medycyny też, na takie online, wiadomo, nie? Potem go gdzieś tam zamknęli, coś... Znaczy, to chwilę, bo wróćmy, bo byłeś w Polsce, tak. Interesowałeś się Arnoldem, czytałeś tam jakieś książki, inspirowałeś się tym. Wyleciałeś jako kark do Stanów już, nie będziemy mówić o tym, co to, tak. Może na inny odcinek, jakie historie w Polsce były, ale wyleciałeś po prostu, bo miałeś też... parę nieprzyjemności w Polsce, trochę tak. Się tam zgubiłeś w życiu też, no nie? Jakąś tam no, trochę... Powiedzmy, że jakaś tam droga była inna, nie? Tak. Niż normalna droga, ale każda droga ma swoją lekcję i bierze cię gdzie... Nie sądzę, żebym to oceniał jakoś, czy ja bym tego nie zrobił, bo dużo ludzi tak ocenia, nie? Swoje życie. Twój tata był politykiem, tak? Tak, był burmistrzem, był gdzieś tam w rządzie zaangażowany, bardziej w takich miastowych rzeczach. Był chyba nawet burmistrzem roku, chyba Wielkopolski, coś takiego. Okej, okay. I mama była... Pedagogiem w szkole, tak, uczyła tam chyba logopedii, jakieś tam pierdło. Okej. Okay. Tak. Okej, czy jesteś z takiej decent, przyzwoitej rodziny? No, middle class, tak. Raczej ci nie brakowało tam... Nic, nie sądzę, że... Znaczy nigdy nic mi nie dawano do ręki, tak. Ale zewnętrznie dobrze wyglądało byłeś wychowany. To... dość dobry dom. Role tak. Models, wszystko. Było no do punktu, kiedy tam się rozwiedli w którymś tam wieku, więc pewnie jakiś okay. Tam efekt na mnie miało na pewno, ale już byłem taki teenager, nie? Więc byłem taki młody, walczący i jak był ten rozwój, to rozwód też był taki trochę... nieprzyjemny i pewnie znowu podświadomie mi gdzieś to tam orało się, ale nie mogę znaleźć tych bodźców, które by powodowały to, co teraz kreuję, robię sobie w życiu, żebym to wiązał z tym rzeczami. I dobra, zostawiłeś to w wieku tam 20 coś paru lat, tak? 18 lat temu, czy miałeś 20, może 3, 20 coś takiego, 23 lata pewnie jakieś. I przylatujesz do Fresno, do Kalifornii, jesteś tam, pracujesz jako kto? Nie, to Fresno to była moja dodatkowa robota, że okay. Byłem bouncer, nie? Byłem tam w ochronie się bawiłem. Tam też takie fajne tam przypadki z gangami i takimi rzeczami. Tam, wiesz, uczyłem się dużo kultury, nie? Więc ciężko mi było jako Polakowi przyjechać do Stanów i po prostu, wiesz, każdy był dla mnie głupi, każdy był dla mnie gruby, każdy był dla mnie... Dużo judgment było i miałem po prostu, byłem skurwiony na siebie. Myślałeś, że Amerykanie są głupi, no, że są grubi. To cały czas, nie? Po prostu miałem to gdzieś tam wpojone, może w Polsce i walidowałem to po prostu przez to, że tak, wiesz... Sporo Polaków tak dalej myśli, dalej sporo słyszę... Sporo ludzi tak myśli, nie? Że Amerykanie to debile, no tak. Ale zobacz, co kreują dookoła tutaj, nie? Że... No i jaka ekonomia... Jaka ekonomia, zresztą, no na razie... Zarobiłeś tak. Tutaj swój pierwszy milion i pierwsze pieniądze, więc co się dzieje przez kolejne 9 lat tutaj w Stanach od twojego przyjazdu? Miałeś marzenie, tak, żeby otworzyć siłownię. A czy wiesz co, u mnie ja zwykle, to jest tak się mówi, nie? Że miałem marzenie to, zrobiłem stramto. A tu było takie flow było u mnie, nie? Że coś się pojawiało and I took action, nie? I ja wziąłem akcję i zrobiłem. Coś się pojawiało, jakieś opportunity czy jakieś tam rzeczy i możliwości się pokazały i ja po prostu okej, okay, tak skakałem z kwiatka na kwiatek, co mnie potem, wiesz, dupę wytrzepało przez to, ale też dzięki temu, tak, próbowałem, nie? I też to polecam każdemu, a szczególnie młodym ludziom. Na maksa, eksperymentuj ile możesz, Że ludzie mało eksperymentują? Bardzo mało. Moim zdaniem po prostu każdy, a im więcej wiesz, tym jak to mówię 100 tysięcy razy, im więcej masz doświadczenia, tym jesteś jeszcze głupszy, nie? Więc nadal staram się wypychać, ale jest dużo tych blokad, nie? Im więcej doświadczenia, tym więcej blokad i dlatego trzeba wykorzystać ten młody wiek, że jak się wywalisz, dupę przejedziesz przez asfalt, cię przyciągnie przez pół miasta, to jest warto, jest to warto robić, bo nigdzie się tego już nie nauczy. Jak będziesz starszy, będziesz miał rodzinę, dzieci, żonę i nie będziesz ryzykował po prostu. Teraz wiesz, mamy debatę, tak abstrahując od tego, mam do Zion Parku jechać i chcę dzieciaki wziąć na ten Angel's Landing.
Pięknie tam jest, byłem tam. Tak, ale na samą górę weszliście, nie? Tak, tym tak. Łańcuchami. Ale no to jest, nie wiesz... polecam, żebyście wychodzili rodzinnie. Tak, tak, no wiesz, wezmę na jej pierwszy step, nie? Ale już oglądam, już się ciąsę, kurwa, jak już myślę, już wchodzę do łóżka i mówię, kurde, jakby mój mały tam spadł stamtąd albo coś takiego. Więc widzisz, nie, już te... z dzieciakami wiesz, tam nie ma no, co. No ale wiem, no ale mówię nawet sobie, że normalnie bym tego nie miał nigdy w życiu, ja tego nie miałem nigdy, tej takiej blokady. Jesteś opiekuńczy po prostu, no, no normalne, nie? Ale w takie aspekty też mam w biznesie, nie? Że już nie chcę zrobić, bo tam zmoczyłem dupę, nie? Tak jak na przykład z tą siłownią, nie? 130 tysięcy dolarów z kieszeni... Co, czekaj, zacznijmy od... wróćmy do siłowni. Ona się pojawiła w ile lat po tym, jak byłeś w Stanach tutaj? Nie wiem, bardzo szybko, jak przyjechałem do Vegas, no to było chyba po jakimś tam roku czasu. Czyli po roku czasu w Stanach, zaraz przeniosłeś tak, się do Vegas. Do Vegas, w Vegas znalazłem pracę w jakimś tam pedalskim tym wypożyczalni DVD, tam DVD okay. Kiedyś wypożyczali i na przodzie, jak na przodzie mieli normalne kasety, na kasety nawet VHS mieli, nie? Mhm. Mieli normalne i też mieli ten, mieli tam na tyle mieli jakieś pedalskie DVDs i nie wiedziałem nawet o tym, tam się od razu zatrudniłem, mówi, dobra, tam wiesz, ja w koszulce przyszedłem, byłem, wiesz, dojebany jakiś pedałek, tam był menadżerem akurat tam, o tak, przyjdź jutro, będziesz może, wiesz, zaczniesz pracę. Po prostu byle tak, czego, tak, poszedłem, a wiedziałem, że w tych gejowskich circles jest easy, że szedłem po Easy Money, wiedziałem, że tam mogę tam załapać, bo nie miałem papierów, nie miałem niczego, po prostu sami pozwolili. I nie sprawdzali się, po prostu było to nie, dość nie, easy ja nawet dla ciebie, tak? Tak, tak, na look wzięli wtedy mnie na... Już, wtedy byłeś już rok w Stanach i nie miałeś papierów? Znaczy nie rok, nie, byłem dłużej, bo byłem w tym Sequoia Resort, to byłem 2 lata. Okej. Okay. I potem byłem, wiesz, i potem od razu w ciągu miesiąca chyba znalazłem, wiesz, tą pracę. Potem z tej pracy znalazłem, wiesz, był striptease time. Znalazłem sobie w jakimś tam klubie łączonym, jakiś heteroseksualno-gejowskim. Czyli miałeś doświadczenia, bo znaczy, doświadczenia jesteś, miałem, jesteś, wiedziałem, jesteś, gdzie, jest, jesteś, gdzie są jesteś pieniądze, teraz nie? Bardzo konserwatywny, ale zmieniasz, potrafisz nie, ja nie prostu... mam w ogóle problemu z, wiesz, mam jakichś tam znajomych, którzy są gej i też są, wiesz, liberalni. W stylu ja z tym, to wiesz, to nie jest mój problem jakiś tam, czy to, jakiś koloru, czy to jest mentalność i to jest mentalność człowieka i ale nie supportujesz tego tak, też jawnie o tym mówisz na social media no nie, i tak nie dalej. Supportuję tego jako jakoś tam instytucje, jakieś pierdoły, tak, po prostu jakieś jesteś, wielkich akceptujesz praw to i tyle, tak? Po prostu akceptuję to i wiesz, co sobie robią w swoim domku i czy tam w piwnicy, to mi to zwisa i każdemu to powinno dobra, zwisać. Dobra, czyli powiedzmy tam po paru latach przylatujesz do tego Vegas, gdzie teraz właśnie jesteśmy i jest po prostu po jakichś tam paru pracach, masz okazję, spotykasz kogoś, gdzie jest ten impuls do otwarcia właśnie siłowni? No praca, ciężka praca, w sensie robiłem taki Venetian plaster, to się nazywa, to jest wenecki czyli plaster. Trochę tak jakby budownictwo. Tak, budownictwo i tam komuś coś pomagałem i wynosiłem jakieś rzeczy, pierdoły i tam poznałem takiego Franka, też rodzice byli Polakami. Gadali tam tak złamanym angielskim, ale i wiesz, i ten gość też był chyba pedałkiem, tak z tego mi się wydaje, z tego, zacznie mi się wydaje, no to już potem już nie wiedziałem o tym, ale potem się okazało, jest starszy gościu i wiadomo, że mu się pewnie podobałem i mi tam dał full roboty, nauczyłem się i rzeczy, on widział co ja robię, że sklep otworzyłem, Nutrition, właśnie w tym momencie wziąłem tam jakąś pożyczkę wziąłem, widzicie? Pożyczkę wziąłem na nielegalu, kurde. Znaczy legalnie wziąłem pożyczkę, co jest będąc nielegalnie w Stanach. Nie? Więc wiesz, to jest w ogóle absurd to co mówię dla wielu ludzi, ale dlatego tylko to robiłem, dlatego się tylko nie bałem, bo nie miałem znajomych Polaków, nie zadawałem się z Polakami nie dlatego, że się odciąłem od nich, tylko wiedziałem, że mentalnie dusili mnie w dół, nie? I zwykle kto mnie dusi w dół, to ja znikam, nie? I po prostu nie muszę z tym walczyć, jakieś tam się gryźć z kimś, czy robić jakiś pierdół, zwykle to jest wiesz, naturalnie jakoś to tam wyszło. Okay. No i z nim inwestujemy pieniądze, otwieramy siłownię, ja zatrudniam pierwszych tam 12 trenerów, na końcu już było 12 trenerów, potem od tego momentu powiedziałem sobie, że w życiu nie chcę mieć żadnego pracownika, bo też to byli ludzie po koledżu, więc wiesz, no z edukacją wyższą, pierdoły,
I kurde, trzęsie ten poszaczek nieźle, nie? Strasznie, to tak coś chyba, wiesz, nie, kopią chyba. No kopią cały czas, ale twarde zawieszenie na maksa. I po prostu inwestujemy w siłownię, kupujemy rzeczy, bla bla, i nagle jest 2008 rok, jest krach. Jep, wszystkie, znaczy taką, jeszcze kupujemy nigdy... Kupujemy siłownię, co to znaczy? Powiem jedną rzecz, tak, no zbudowaliśmy siłownię, taką prywatną siłownię, której jeszcze nikt nie miał, tylko było, mówię, miałeś, że... wspólnika? Inwencz, tak, wspólnika. Okej. Okay. Która oczywiście wywalił mnie na kasę, na całą kasę, do zera zjechałem, nie? Więc to była chyba taka najcięższa jazda na dupie, bo chyba takie 100 tysięcy dolców, to pewnie teraz ja bym policzył to na minimum milion dolarów, nie? Tak w przeliczeniu sobie, jakby mi teraz uciekło, nie? W tym sensie. Perspektywa. Perspektywę, tak. Więc to był... I ta ilość pracy, które w to włożyłem, to jest kosmos, nie? Ilość pracy po prostu włożonej w tą siłownię fizycznie i jakie rzeczy tam robiliśmy, to jest normalnie, można film napisać, żeby to stworzyć. Co gościu, gdzie on jedzie? No i tyle, nie? Otworzyliśmy tą siłownię, działało przez pół roku, wszyscy ci real estate agent, mortgage, wszyscy tam byli i naprawdę zaczęliśmy rolować, trochę się pieniędzy zaczęło wreszcie zwracać, ale zabijało mnie to po prostu nianczenie 12 ludzi, ja też nie miałem doświadczenia z tym. Bo kiedyś myślałem, że każdy musi być tak jak ja, każdy musi mieć taki work ethics i takie pierdoły, że muszą napierdalać, że się okazuje, że w życiu jest troszeczkę inaczej. Do każdego indywidualnie trzeba podchodzić, mieć swoje jakieś tam reguły gry, ale to jest... Nie miałeś żadnego systemu po prostu, nie, tak? Znaczy system był system, bo oni przynieśli system. Okay. To nie było aż tak źle z systemem, właśnie też myślałem, że tam nie było systemu, nie? A tak naprawdę to nie było tutaj bardzo... Czyli czego nie było? Nie było, ja nie znałem, nie miałem doświadczenia. Nie miałem doświadczenia, jak się dealuje z ludźmi. Okay. Bo system był prosty. System, mieliśmy karnety, mieliśmy jakieś tam wejścia, nie 24 godziny, bo tego jeszcze nie było, ale byliśmy jedną z pierwszych prywatnych siłowni, jak nie pierwszą. Nie wiem, było to na samym początku, przed crossfitem, przed wszystkim crossfit, dopiero chyba pierwsza taka siłownia najlepsza chyba się tutaj budowała, crossfitowa, 2006 rok. Totalnie to raczkowało, nie? Drugi biznes, który się wjebałem, który totalnie raczkował, to był food delivery, gdzie jest wszędzie teraz. Teraz ja wszędzie byłem jest, tak. Pierwszy, Dynamic Cuisine było, co z tego, słuchajcie, to widzicie, co z tego, że jesteś pierwszy, ale you can't pull it off. Czyli musisz egzekucja się musisz liczy. Teamować, egzekucja i jakieś kolaboracja, to jest podstawa, nie myślcie sobie, ile razy, cały czas ta mentalność jakaś tam polska siedzi mi w głowie, myślę sobie o tym, że o, to mogę zrobić sam, dzielcie się pieniędzmi, nie ma, pieniądze są wszędzie i nie ma, it's infinite. I trzeba mieć ludzi, tak. I trzeba mieć ludzi i te pieniądze można robić 24 godziny na dobę. Pieniądze nigdy nie są problemem. Te, gdzie walniecie kiedyś, wiesz, walniesz w ścianę przez to, że nie zrobiłeś kolaboracji, nie zatrudniłeś może kogoś, jeżeli już masz jakieś doświadczenie z ludźmi i nie ma expansion, to nie ma pieniędzy, new money, new business i dlatego bardzo dużo biznesów wali na mordę, o, ja zrobię sam. I łapiemy się cały czas na tym. Czasami trzeba zrobić samemu, ale fajnie mieć tą kolaborację, żeby to tworzyć, nie? Jasne. Czyli siłownia nie wyszła, robiłeś inne biznesy, pracowałeś w wielu różnych pracach, poznawałeś ludzi. Jesteś typem samotnika biznesowego, natomiast lubisz kolaborować z innymi biznesami. Ja cię tak postrzegam, pracując razem z tobą. No bo jest zawsze, wyczuwam, gdzie jest na przykład ktoś, kto ma jakieś plusy i czegoś, czego nie ma. Jeżeli ja mam to, ja mam tą wartość, którą mogę przynieść do biznesu, które temu biznesowi brakuje, to wtedy to jest naturalna symbioza biznesu i to jest właśnie piękne, że i cię ludzie zawsze wpuszczą do tego biznesu. To jest coś niesamowitego, bo dealuję z ludźmi na przykład z wielkimi ego, po prostu ego stąd do Nowego Jorku i nadal można z takimi ludźmi pracować, bo wiedzą, że ciebie potrzebują, ale nie robisz tego przez to, że o, jestem niedostępny, albo jestem, wiesz, o, ja robię to dla tej osoby i zarabiamy tyle, bla, 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 takie
rozmawialiśmy to już chyba o tym, nie? O tej niedostępności w Polsce. Dużo ludzi właśnie jak zaczyna już zarabiać jakieś pieniądze albo ma jakieś już kontakty, to i gówno nie śmierdzi, to nie? Ja mogę opowiedzieć o kilku przykładach, bo byłem też w Polsce ostatnio, tak jak wspominałem właśnie w odcinku pilotażowym. Byłem tam na 3 miesiące i zapraszałem faktycznie tam tych kilku guru lokalnych. Tak. I ze świata tam właśnie takiego, tak tutaj tam? Robimy, tak, tak. Opowiadamy o swoim doświadczeniu, nie zmyślając, nie robiąc żadnych technik, tu nie ma żadnej techniki do tego, co robimy, po prostu mówimy o prawdziwych rzeczach, tak jakbyście usiedli tutaj sobie w samochodzie i jechali i rozmawialibyśmy sobie. I każdy może jechać, nie? Tak naprawdę. Tak, więc będziemy zapraszać super gości, także zaraz po Michale właśnie cały network Michała, który tutaj zbudował i ludzi, klientów, których tutaj mamy, czy ja też mam. Będziemy zapraszać właśnie będę zapraszał tutaj do Proszaka. Michał też, wiadomo, supportuje mnie zawsze we wszystkim, dlatego jest w pierwszym odcinku, jest bardzo blisko wszystkiego, więc, ale będziemy zapraszać tych super ludzi, którzy mają po prostu, wiesz, po 50 na karku, lata doświadczenia. Bo tego nie kupisz, nie? Tego nie kupisz właśnie tego doświadczenia nigdzie. Nie kupisz. To jest obojętnie jaka szkoła, obojętnie co zrobiłeś. Ale tych osób w ogóle nie ma w internecie. Nie ma. Oni bardzo często, wiesz, bardzo często zobaczysz takich, no, ludzi, nie wiem, typu ten Alberto Preciado na przykład, nie? Oni tam tacy młodzi bardziej, którzy się pokazują, czy są też inne osoby, ale te osoby, z którymi my współpracujemy, to są naprawdę z krwi i kości ludzie w biznesie, które po prostu przedstawimy wam i damy taką wartość. Wracając, Michał, opowiedz, jak się poznaliśmy jeszcze tak króciutko, bo mamy jeszcze sporo tutaj do przejścia. No gdzie się poznaliśmy? Poznaliśmy się na konferencji. Na konferencji w Walnej Gruchy, nie? Jak gdyby, bo teraz byśmy tam poszli może z powodu networkingu, nie? Bo mamy produkt do sprzedaży, a wtedy było na takiej pompie poszliśmy, Marcin przyjechał na pompie, tą pompę teraz krytykujemy jak gdyby, żeby po prostu ludzie może nie tracili czasu na takie rzeczy, ale widzisz, z drugiej strony, gdybyśmy nie poszli na takiej pompie Cardona, nie spotykasz ludzi po prostu. Nie spotykasz ludzi, nie? Więc tutaj to znowu, nie? Jak głowa ci się włączy, to zaraz kwalifikujesz, że o, wiem to, zrobiłem to i potem będziesz unikał takich momentów, że o, tam stracę czas, gówno, wiesz, nigdzie tak. mamy hasło C-karty, the more hands you shake, the more money you make, czyli im więcej rąk uściśniesz, tym więcej kasy zarobisz. Tak. I jest to takie płytkie, jak gdyby, nie, z całości, ale jest w cholerę prawdziwe. W cholerę praktyczne i to jest niesamowite, nie, po prostu dużo rzeczy, o których gadamy, może to jest taka, o, tylko kurwa o kasie pierdolisz w całości, słuchajcie, I got a full package, ja robiłem swoje journey of spirituality, łączę to ze swoim życiem w tej chwili i może teraz trochę więcej biznesu jest i są takie momenty, nie, wiosna, lato, jesień, zima, czasami jest więcej, nie wiem, gruszkowa, czasami jest więcej biznesu, czasami jest więcej, nie wiem, jakiejś spirituality, ale niestety, no, to trzeba łączyć jakoś razem, żeby nie być one directional, nie? Ale jeżeli jesteś one directional, to też jest good for you, nie? Też tego nie będę krytykował. Ale będziesz miał stage, tak czy jak cię tak, to... zawsze będziesz miał. Nie bijcie się, bo ja się biłem kiedyś z tym, maksymalnie się lałem po pysku, że w stage'ach jestem i wiesz, że nagle tracę jakąś tam energię, że byłem w tym tak wbity i nagle, wiesz, ale czasami trzeba sobie dać odpuścić w cudzysłowie, co nie znaczy, że wiesz, nagle moje wszystkie rzeczy, które robię w życiu, odpuszczam sobie, nagle zaczynam wpierdalać gównane żarcie, nie chodzę na siłownię, takie rzeczy, w tym momencie wiesz, że coś się złego dzieje, jeżeli te wszystkie rzeczy, które cię doprowadziły do jakiegoś tam w cudzysłowie sukcesu i nagle sobie zaczynasz je odpuszczać, coś bardzo złego się dzieje, więc nie mówię w tym aspekcie, jak you lowering the standards, you're fucked, po prostu to jest stuprocentowe, nie? Opowiedz, jak doszło w ogóle, ludzie znają nas razem z Życia bez gruchy, z podcastu, który dalej się kręci. Opowiedz, jak w ogóle doszło do stworzenia tego podcastu. No w sensie było, wiesz, jak to było, jak tak nagrywałeś te fajnie, pierwsze że się spotkaliśmy z Marcinkiem, bo ja zawsze mówię, Marcinek jest taki młodszy bocianek dla mnie w tym, co robi i to jest fajnie, też się tak złożyło, że mogłem pomóc tam na jakichś tam różnych płaszczyznach i to też czasami jakieś tam zgrzyty są z tego powodu, ale są mega, mega pozytywne, więc
nigdy w życiu bym, mam nadzieję, że Marcin też tego czasami nie odbiera, jak szczekamy na siebie, w sensie to jest tylko wszystko dla ogólnego dobra i wymagam tego od niego, tego samego, że jeżeli ja coś nawalam, coś robię i każdy pewnie nawala w jakimś tam sensie, to żeby sobie zwracać uwagę, nie? W tym sensie, żebyśmy się razem podnosili. My się nie mamy klepać po plecach, tylko, no oczywiście, tylko gdzieś tak. Tam iść w jakimś tam kierunku, jak jest misja, to uzupełniać, nie? I się uzupełniać i jechać z tym. Ale jechać opowiedz, z koksem, dlaczego, nie? Stworzyliśmy w ogóle Życie bez gruchy? No, Życie bez gruchy było stworzone ogólnie marketingowo, w sensie, tutaj powiemy może ten taki engine z tyłu, bo zwykle jest to jakoś tam planowane. Bo nie było żadnej Emersoft jako firma? Tak, Emersoft była jako firma, nudna firma, nie? Po prostu jak następny... Niewidoczna w ogóle. Niewidoczna firma, jak milion innych firm, która robi tam czy software, czy może ma nawet jakichś zajebistych klientów, nikt o tym nie wie, no one gives a shit, ale z drugiej strony pokazać ludziom, i to było też przez ta pandemia, te pierdoły, pokazało strength of the concept, nie? Mhm. Praktycznie siłę tego konceptu. I to pięknie... Ale core był taki, że skąd się w ogóle zaczęło to Życie bez gruchy, bo niektórzy, którzy znają... No, żeby wyjść na mapę, w sensie, przemyślałem sobie tak, w sensie było tak, hej, ja zacznę to i to fajnie wyszło, że Marcin to przejął, bo naprawdę to jest czasochłonne i to trzeba Marcina poklepać po plecach, kurczę, za robienie tego being consistent, bo zrobiłem tego kilka razy, to już... Tak jak ja, give up with odpuściłem sobie z Optivitą. You're the concept guy. Tak, jestem konceptem, to było złożone, dane Marcinowi, let's go. I Marcin, i po prostu jak sobie to rozmawialiśmy, słuchaj, kto jest twoim audience? No audience jest, są ludzie, którzy będą dla ciebie pracować. Dasz im wartość, bo o czym cały czas o tym rozmawiamy, danie wartości ludziom, którzy są twoimi praktycznie przyszłymi pracownikami. Musisz wiedzieć, kto jest w twoim po prostu target audience. Tak, target czyli audience. Kto jest dla ciebie odbiorcą albo supplierem, czyli dostarczycielem. Tak. I musisz to stargetować, po czym Michał wymyślił koncept, dlatego że ja zatrudniałem ludzi na początku, nie miałem doświadczenia, to było jakieś 3 lata temu. I nie miałeś też track record takich rzeczy, nie? Ale miałem klientów, uderzałem cały czas i działałem, ale no, nie, po prostu nie miałem doświadczenia i zatrudniałem osoby, które wyżerały po prostu w cholerę z projektów pieniędzy. Tak. I udawały, że są takie, wiesz, over intellectual, takie zbyt inteligentne. O, ja się tego nie tykam, wiesz, przyłapałem tam te osoby czasem na graniu w ogóle w gry podczas czy tam pracy, nawet niezaangażowane totalnie te osoby. I Michał mówi, Marcin, musisz przestać zatrudniać gruchy zacząć zatrudniać takich naprawdę napierdelaczy, no nie, ludzi, którzy... Z pasją, z ludzi, którzy chcą bring the change. No, ciężko jest takich ludzi dzisiaj, nie? Ciężko to jest, ale można to znaleźć, nie? Z tym nie ma żadnego problemu. Ale taki team, jak ja widzę, Marcin, jak on się upierdala z tymi ludźmi, no to kurczę, congratulations, nie? No bo to jest bardzo czasochłonne i wiesz, życzę mu jak najlepiej, bo to idzie cały czas do góry, idzie to organicznie i jak żółwik, ale idzie do przodu, nie? Bo no po prostu tak to działa, nie? Tak prawdziwy team budujesz z tego co widzę dookoła i widzę z tego co Marcin robi w tej chwili, nie? I ta grucha przyszła, się utarła, zrobiliśmy ten koncept taki gruchy i to było Życie bez gruchy, nie? Czyli jak przejść przez życie nie gruszkując, bo każdy gruszkuje. I ty, tak, to już to jak sobie cofniecie się do odcinku, to będziecie wiedzieć, co chodzi, i ty zacząłeś te pierwsze odcinki nagrywać, dlatego że miałeś doświadczenie już. Tak, nagrywając już to z Koksem było, tak, z Koksem, Radio Koksu, z Robertem, tak. Burdejką. I właśnie przez 9 lat tam nagrywałeś, robiłeś ten marketing, no nie? Tak, i to też było takie, wiesz, pointless, nie szliśmy do żadnego kierunku, co było fatalne, nie? Bo powinniśmy, ja powinien sobie obrać kierunek, ja powinien to zmonetyzować, nigdy tego nie zrobiłem i bardzo dużo błędów w tym czasie było, po prostu... Ale zebrałeś ogromną audiencję. No jakoś, no, tak, jakiś tam audience było, ponad, tak. Ponad milion osób po prostu gdzieś tam na Facebooku, tak, jest coś, tak. Na social media. I to fajnie, wiesz, jakby zawsze mógłby to wrócić, ale no musi być jakieś, Robert to jakoś monetyzował, ja sobie jakoś tam energetycznie
też z Robertem jakieś tam biznesy skubiemy i to jakoś energetycznie się zwróciło do pewnego punktu, aż to się po prostu rozklaczyło, bo nie było directions, nie? Widzicie, to jest właśnie jak robisz coś w życiu, to nie jest to, że ty musisz z premedytacją dążyć do czegoś i obciąć wszystkie głowy, nie, you gotta have to have a target, jak nie masz short targets, nie, albo krótkie, albo dłuższe, musisz mieć, no bo skończysz tak jak ja i robiąc nonsense, nie, czyli jak gdyby Radio Koksu, nawet robiąc Optivita i dopiero zacząłem teraz startować, robiąc tam dietki jakieś pierdoły i zacząć to monetyzować. No właśnie, czyli musicie jakby znaleźć sobie target lub osobę, która będzie robiła egzekucję, która ma jeżeli mniej doświadczenia albo ma doświadczenie w innym i uzupełnicie się. Więc to ja wyciągnąłem lekcję z naszej współpracy, ale no to, co zrobiliście, no to szapoba, po prostu z czapy, z głów, no bo zbudowaliście, no wszyscy jakby w Polsce, myślę, że kilka lat temu nie było osoby, która nie znałaby Roberta Burneki lub... Zresztą ja was tak rozpoznałem na Tenexie. Popatrz, nie podszedłbym nigdy do was w życiu, gdybym... Gdybyś Koksa nie zobaczył. No tak, ale ty pomogłeś też budować tą markę i pomogłeś jakby... No ale ja zaciśnąłem relację, nie? Robert, tak, to było, tak, Robert tak. było shake hands, a ja wziąłem za next. Za czasem poszedłeś. Tak, no bo to nie jest to, że kurde shake hands i wszyscy nagle będą za tobą biegać. Musisz się... Follow-ups zrobić. To jest... Napisać, wziąć kontakt tak, i upewnić się, że ta relacja po prostu będzie... I jak jest klej, to jest klej. Jak nie ma kleju, jest next. Czyli jest next. Bardzo ważne. Znowu wiesz, na pewno będzie z taką premedytacją, że poznajesz ludzi tylko, żeby robić pieniądze. Nie, to poznajesz absolutnie i nie. Słuchasz, co robią. No patrzysz, gdzie się do twojego bąbelka ktoś przyklei. Czy w tej misji twojej, którą jakąś tam robisz, czy ktoś... Słuchaj, lećmy dalej, bo mamy też mniej czasu. Tak. I chcę, żebyś opowiedział, wspomniałeś o tych dietkach. Czyli, że z Optivitą, że robiłeś te dietki. Znaczy, i tak ja to dalej, już nie? robiłem, ja robiłem to profesjonalnie, jak jeszcze nikt tego w ogóle nie robi. Widzę, mówię takie sorki, że używam takie frazy w stylu, o wiesz, Dynamic Cuisine było pierwsze i who gives a shit. To jest, wiesz, ja mogę się tylko w pysk pierdolnąć za to, co robiłem albo co nie robiłem. Ale masz głowę, masz nosa do konceptów. No mam nosa do konceptów i dlatego... z tą kartą, co robimy, wiedziałem, że tutaj potrzebujemy dwie osoby i musimy jechać razem z jakimś tam teamem, z tym, co już zbudowaliśmy przez jakiś tam okres czasu i to jest i po prostu... I wykorzystać relacje, to jest tak, bardzo ważna no to jest, tutaj będzie real case study, tutaj to dopiero wam powiemy, co się dzieje, no poznajemy super ludzi, rozwijamy się, bla, bla, ale ten koncept, o tym koncepcie będziemy rozmawiać później. Porozmawiajmy teraz o tym, co... Porozmawiajmy o was, o słuchaczach, ludziach, którzy jesteście w domu. Mam tutaj eksperta od no, nutrition, czyli odżywiania się, od siłowni, od sportu. I lifestyle, takiego bardziej body, tak. mind and spirit, nie? Ja to bardziej określam takie holistyczne. Czyli ciało, duch. Ciało, duch i główka, nie? Główka, tak. Słuchaj, chciałbym, żebyś powiedział, żebyś poruszył temat po prostu tego, jak widzowie, ludzie, którzy słuchają, mogą... lepiej zadbać o siebie w czasach pandemii, gdzie w Polsce są zamknięte siłownie teraz, co jest, no, niestety, sorki, cieszę się, że wyleciałem akurat wtedy, bo jak zamykali te siłownie wszystkie, niedobrze dla business owners. Opowiedz, co ludzie mogą zrobić w tych czasach, kiedy są pozamykani po prostu w domu, żeby o siebie zadbać, pod kątem odżywiania po pierwsze, i pod kątem... Tak, po pierwsze mam nadzieję, że nie jesteście pozamykani w domu i robicie coś ze sobą i to jest fajny też excuse, znalezienie znowu wytłumaczenia, dlaczego czegoś nie robicie w swoim życiu, no bo teraz możecie sobie zwalić, na przykład pracując teraz nawet z Pawłem, który jest w Emersofcie, też pokazuje to właśnie te tak... W sensie robisz dla Pawła, to możemy wstawić, że spartnerowaliśmy się z Michałem, dlatego że mamy super relacje z Optivitą, tak. Po to, żeby Optivita po prostu naszych ludzi, czyli ludzie, którzy pracują z nami, jako perka właśnie jako Marcin taki perk wstawił, dodatkowy tak. w pracy, myślałem właśnie o tym, co możemy dać ludziom, bo ludzie nie chcą tylko pieniędzy, co możemy zaoferować właśnie, a relacja właśnie z pieniądze Michałem... To, słuchajcie, to jest to, co na przykład Marcin wam dostarcza w tym momencie przez naszą relację zbudowaną i to, co też macie dostęp w sumie teraz do mnie, to jest priceless, nie? To nie jest 400, to nie jest 800, to nie jest tam kilka tysięcy złotych, to jest po prostu coś, co zmienia życie i ludzie właśnie moim zdaniem mają złą reputację, jeżeli chodzi o dietki, jakieś tam pierdoły, bo ludzie, którzy to robią normalnie, nagminnie, jakieś tam robienie tych dietek, już nawet mi się
cudzysłowie podbija mnie, jak o tym słyszę, to nie jest to traktowane holistycznie, bo ja wolę, jak mam z kimś relację, poznaję tę osobę, wiem, gdzie mentalne ma bloki i pierdoły i dopiero wtedy można jakoś tam pomóc takiej osobie. Nutrition to jest tylko jakieś tam narzędzie w całości, nie? I to, jeżeli ktoś tam przychodzi, ja już Pawełka akurat znam idealnie, Martynę znam troszeczkę, Paweł tam znam i Martyna jej, tak, nas pracują, znam, jedni, znam jej historię, pozdrawiamy tak, troszeczkę. Ich, są to jedni po prostu znaleźli no ludzi. No i po prostu wbijanie się, bo ludzie myślą, że przychodzą i nagle there is a reason, na przykład, że nie możesz, na przykład, że nie wiem, nie zbudowałeś jakieś tam mięśnia, albo nie wiem, nie ćwiczyłeś przez całe życie, albo dupsko ci rośnie. Jest powód ku temu. Zawsze, tak? Jest powód mentalny, to nie jest fizyczne, to nie jest jedzenie. Jedzenie jest efektem ubocznym tego, co robisz. Więc przez lekkie nastawienie jedzenia mentalność się zaczyna zmieniać i to jest taki efekt uboczny w całości. Czyli jest to holistyczne, to nie jest łatwa rzecz, żeby to znaleźć, to nie jest łatwa rzecz, to nie jest tak, że się, o, akurat znalazłem jakiś idealny produkt dla kogoś i Paweł już ma jakiś tam testimonial, nagrywa po tygodniu, mówi, słuchaj, wiesz co, nie mam problemu z żołądkiem, jakieś te rzeczy, o, nie wiem, co się dzieje. No, czyli to super. Musi być konsultacja też z kimś, kto jest o wiele bardziej doświadczony, bo ludzie są spanikowani też za bardzo. No, ja bym nie wiedział na przykład, gdybym z tobą codziennie nie ćwiczył. No tak, i pewnie może nawet nie jesteś gotowy na to, nie? Zawsze przychodzi czas na to, że wyciągasz rękę do takiej rzeczy, a nawet, nie wiem, robisz może 3 konsultacje i wybierasz sobie jedną osobę. Ja nie mówię, że jestem idealną osobą tutaj do tego. Mamy jakiś tam systemik. Adam z Tedem mi też pomaga w tym całości. Czyli mamy twój to team, tak? Tak, tak. Jest to fajnie zbudowane. Pozdrawiamy też Adama. Adaśka, tak. Który w sumie widzisz, tak się rozjechało, bo mieliście współpracę chwilową na Microsoftie, ale to się nie ułożyło, nie? Więc, ale wiesz, ja wiedziałem, że to jest... No, nie ma znaczenia. Tak. No ale fajnie, właśnie fajnie to wspomnieć o tym, nie? Że YTRY to nie jest coś takiego, że gościa, wiesz, bierzesz i w tym departamencie coś nie pasuje, bo sobie coś tam, wiesz, jakąś wizję mieliśmy, ale jest druga strona, nie? Więc każdy ma te swoje tak, mocne Michał, rzeczy. Tak, Michał, opowiedz widzom o tym, co jest potrzebne i jak mogą ćwiczyć w domowych warunkach. Takie konkretne. No na przykład korzyści. Powiedzmy, kompletnie nie macie możliwości ćwiczenia na siłowni, no musicie... Ciężarki, jakiś overload musi być mięśnia, takie skakanie sobie jak pajacyk, albo jakieś rowerki, jakieś cardio, to jest jedna rzecz, jak nie ma jakiegoś tam overload na masę mięśniową, to bardzo ciężko cokolwiek zrobić. Teraz z Pawłem mamy taki leciutki problemik, bo mam jakieś tam linki, jakieś tam pierdoły, jakieś tego TRX, nie wiem jak się nazywa, tam jakieś pompki robi pierdoły, ale to jest do pewnego poziomu, nie, to można zacząć i co teraz, nie, no musisz mieć podstawowe rzeczy, jakieś tam squaty z ciężarkami, podciąganie się na drążku, takie prymitywne, podstawowe rzeczy, to można sobie załatwić, trzymać to w domu i to używać nawet, czy chodzisz na siłownię, czy nie chodzisz, ale musisz po prostu dedykować te powiedzmy, nawet pół godziny do rutyny dziennej, my to robimy, na przykład, my jesteśmy tutaj idealnym przykładem, chodzimy w trójkę na siłownię, jak pasuje wam to w jakimś tam schedule, bierzesz sobie osobę, albo bierzesz osobę do domu. Ludzie nie? Teraz nie mogą chodzić w Polsce na siłownię, więc chyba są takie underground, no nie? Podziemne underground, nie? Jeżeli już mówimy o tych osobach, które zupełnie nie mogą wyjść z tego, tak, nie? Tak. To jest inna sprawa. Ale ja już mówię, że na przykład weź sobie jakoś tam znajomego, przyjdźcie i zróbcie sobie trening razem, bo to zawsze motywuje, gdzieś tam popycha i możesz show up, nie? To jest tak, jak mówiłem, koncept, nie? W biznesie pokaż to jest to samo. Pokaż się. Jak się obojętnie. Pokażesz, to cię tak. To zmusi do tego, żeby coś nawet przynajmniej performance, zrobić. Jak jest 20%, who gives a shit? Jest 20% zamiast 0%. Więc lepsze jest robienie nawet rzeczy jak po gruszce, aniżeli nie robienie w ogóle tego, nie? Więc to zawsze zrobisz więcej niż te 20%. Ja mówię tutaj o jakimś takim betonowym minimum w tym koncepcie, nie? Mhm. Słuchaj, ludzie czują się zmieszani, mają w tym momencie gorsze samopoczucie przez tą pandemię. No, mamy dzisiaj, niestety, jest tutaj naprawdę codziennie słonecznie w Vegas. Akurat dzisiaj taka pogoda... dzisiaj chyba tak, dwa dni chyba tam przeleciały, tak, takie, ale... ludzie czują się, słuchaj, no... nie depresji, wiem, czy, tak, w jakieś tam... Czy jest jakieś suplementy, coś po polecasz? Pierwsze, tak, po pierwsze nie mam empatii w tym momencie, że chciałbym cię czasami, jak wibrujesz na jakieś tam wibrujesz, to też jest jakieś tam, jak robisz już coś ze swoim życiem fizycznym i mentalnym i jesteś na jakimś poziomie, to ja muszę zejść z tego miejsca, gdzie jestem, żeby się włożyć w buty. Byłem w tych butach, nie? Kilka razy, może nawet nie pierwszy, nie drugi raz w tym momencie, co ludzie robią i no, co mogliby ci ludzie robić, żeby
żeby wejść na jakiś tam, zrobić coś ze sobą, nie? No mam nadzieję, że ta pandemia, czy obojętnie jak to się nazywa, ten moment w życiu naszym spowoduje to, że ruszysz dupsko, zrobisz coś ze sobą i no musisz znaleźć jakieś wyższe walory. No jeżeli patrzysz na niebo i mówisz, że jest ciemno, Pawełek mówi, o, bo siłownie są zamknięte. Jeżeli masz fokus na te betonowe rzeczy, które nie pozwalają ci wyjść z tego swojego bąbelka, który powoduje to, że nie wiem, masz nadwagę, czujesz się źle, masz depresję, to są wszystkie efekty uboczne tego po prostu twojej główki. Więc jeżeli jest fokus na to, nigdy w życiu, ja nie jestem nawet nikomu pomóc, albo nigdy w życiu nie kupuj żadnych dietek, nie bierz trenera personalnego po to, żebyś się obudził, bo jak weźmiesz go, to się obudzisz i on ci pomoże coś zrobić. Słuchaj, you are in fucking charge of your life, że ty masz na 110%, 101%, 10%, 100% you are in charge of your life, czyli ja nie jestem w stanie komuś pomóc. Bo powiedzieć, jakie suplementy dokładnie, tak? Tak, bo to jest bez sensu. Ja w życiu nie sprzedał nikomu suplementy. To jest fatalne, jestem salesmanem, jeżeli chodzi o to. Jeżeli taka osoba, weź mój telefon, jeżeli taka osoba tego nie potrzebuje, a mój telefon chyba przyszedł z boku, sorki. Ale po prostu no, jest jak jest w tym momencie i nikt tego po prostu nie zmieni, nie? No dobrze, co tutaj jeszcze mamy? Czyli jeżeli ktoś byłby zainteresowany tą konsultacją mentalną z tobą, pracą profesjonalną jeżeli z tobą... Jeżeli konsultacja mentalna to by było kosztowało, to byście się nie wypłacili w całości. Bo zaczniemy, ale takim indywidualnym podejściem, rozpoczęciem relacji. Wchodzimy na sygnał i macie, rozmawiamy, bierzemy was pewnie w trójkę albo w trójkę albo w dwójkę. Czyli dwójki, tak. Wchodzimy, patrzymy, gdzie jest, co jest grane i po prostu ta długa relacja mnie interesuje minimalnie 3 miesiące. Robimy miesięczny plan, mamy wywalony do góry specjalnie, żeby was odstraszać od tego. Jeżeli chcesz zmienić sobie swoje życie w miesiąc czasu, to ja się zapisuję teraz na te twoje porady. Więc jeżeli jakaś osoba będzie chciała, because you're signing up, że zapisujesz się na coś, co zmieni twoje życie. Jeżeli nie jesteś gotowy na zmianę swojego życia, to idź sobie gdzieś indziej po prostu. You're not ready for the services. Czyli są to bardzo zindywidualizowane. Jest to bardzo indywidualne i są tam różne metody, sobie tam używamy. Fastings, jakieś takie. To są toolsy, które używamy w całości i to jest, jak ktoś jest gotowy, jak ktoś nie jest gotowy, w zależności od jakiegoś tam połączenia z tym, co robimy, będziemy wam w stanie więcej pomóc. To jest milion razy lepsze, jakbym powiedział, że o, ktoś idzie na jakąś tam, nie wiem, ma jechać do Cardona na Tenexa, no to może to być lepsze, bo poznasz dużo ludzi, ale jeżeli chcesz naprawdę zmienić swoje życie, w sensie ty... Fundament, ty pomiędzy sobą, no to jest moim zdaniem no nie jedyne miejsce, bo każdy ma jakieś tam inne połączenia do tego, ale jak ta energia jest między nami, to naprawdę mogę powiedzieć, jeżeli, że jeżeli chcecie mieć indywidualną pomoc, spersonalizowaną i wykorzystać Michała doświadczenie, ja na szczęście, będąc jego partnerem biznesowym, wykorzystuję to i teraz też ludzie, którzy z nami współpracują w Emersoftcie, po prostu wziąłem taką perk, czyli sam kupuję produkt, który mam koło siebie, bo szkoda, bo niektóre produkty są też no po prostu niedostępne w nieskończoność też, no nie? Więc, więc wykorzystuję to. I teraz, gdzie ludzie mogą wejść, żeby znaleźć, żeby się zapisać? optivita.pl, możecie tam znaleźć, napisać na czacie, czy wypełnić jakąś tam formę, którą mamy i tam możecie zapukać jak gdyby do drzwi. No i po prostu zobaczyć, być sobie szczerym mniej więcej ze sobą. Ja wiem, kiedyś się bałem tego, że nagle za dużo ludzi przyjdzie albo nagle wszyscy chcą zmienić swoje życie. Nie, to tak nie działa. Świetnie, to bardzo dobrze, że tak nie działa. Większość przypadków, z którymi ja dealuję jeszcze indywidualnie, to jest taka, że jak mnie oglądacie w całości, to wiecie, jakie ja mam podejście, nie? Po prostu będzie po pierwszej rozmowie, jak zobaczę, że ktoś po prostu nie jest gotowy,
że głowa chce, ale duch gdzieś tam jest, się chowa z całości, bo się zmotywowałeś gdzieś tam jakieś filmiku Arnolda, no to you're not ready. A zwykle ludzie kolaborują razem, no bo ten cały wszechświat, ten universe, to nie dzieje się nic bez przypadku, nie? Nigdy w życiu się nic nie dzieje. Czyli musisz być gotowy mentalnie, żeby zacząć robić coś fizycznie. Tak, bo to jest potężna zmiana. To jest tak jakby, wiesz, ktoś przyszedł do ciebie i ty uczysz go biznesu. No to jest, kurwa, to jest mega potężna rzecz, nie? Więc skomplikowane jest to na tyle, a po prostu my jesteśmy tutaj, żeby, ja jestem tutaj po prostu, żeby wam ułatwić tą drogę znalezienia w cudzysłowie siebie. Nie musimy gadać o Bogu, o duchowości, o takich rzeczach, ale at the end of the day na tym będzie to wszystko bazowało, nawet nieświadomie to robiąc. Nikt nikogo, żadnej sekty taka nie... Taka trochę ayahuasca z Michałem, bym powiedział, taka polska ayahuasca z tą polska trochę. Kiełbaska, ayahuasca? Ayahuasca. Michał, dzięki za twój czas. Dzięki bardzo, no miło było. Ja tak jeszcze chciałem wam powiedzieć, że przypomnieć, że ten odcinek będzie również dostępny na podcaście, więc ludzie, którzy słuchali na podcaście do tej pory, nie tracą absolutnie niczego. Będziemy to dalej wrzucać i robić taki repurpose, czyli używanie tego, żebyście mogli słuchać sobie po prostu do odsłuchu. I też chciałem przypomnieć ogłoszenia parafialne, że mamy teraz konkurs, bo nie ma, jest to nowy program, jest to nadal Życie bez gruchy, ale chcemy dać temu jakąś inną nazwę, bo będzie to bardziej widoczne teraz. Będziemy zapraszać gości właśnie, będzie się tutaj ruszało. Będziemy prawdopodobnie też w innych miastach w Stanach. Więc mamy konkurs, tak jak mówiłem, na odcinku pilotażowym i nagrodą jest 250 zł, które przeleję wam na Revolucie za po prostu, jak zostawicie w komentarzu najlepszy, po prostu wybierzemy tam z najlepszych komentarzy po prostu jaka nazwa na ten program, to co widzicie tutaj. Tak, zwykle będzie w samochodzie, nie? Więc to taka będzie, taki będzie format na następne. Tak, czyli odcinki. Tak, nazwę dla tej serii po prostu. Gdzieś tam Vegas tak. W samochodzie. To macie dwa jakieś tam tak. Dwa keywordsy coś takiego, do stworzenia w dokładnie. Całości. Tak. Na końcu też chciałem poprosić was po raz pierwszy w sumie, bo nigdy nie proszę, o zostawienie łapek w górę, czyli thumbs up na YouTubie, jeżeli wam się to podobało, żeby też inne osoby widziały i algorytm YouTube'a nas po prostu w górę wrzucał, bo myślę, że są to wartościowe materiały. No słuchajcie, ja wydaję na to swój czas, w cholerę czasu, który mógłbym poświęcić na robienie firmy. Oglądaliście pewnie też inne osoby na YouTubie i one wam mówią, ile czasu schodzi, po prostu to jest full time job. Ja dzisiaj cały dzień musiałem wyjąć, żebyśmy się tutaj przygotowali na to. Nie robię jakiś bragging, dziękuję wam za wasz czas, ale żebyście też docenili to, jeżeli to oczywiście macie coś wartościowego. I bądźcie na bieżąco, jak zasługujecie. Jeżeli jacyś celebryci mieszkają w Vegas, a my o nich nie wiemy. Tak, jeżeli znacie jakichś celebrytów w Vegas, czy ktoś z Polski pukać. Jest w Vegas, zapraszamy was, słuchajcie, na odcinek tutaj. Na siłowni. O, macie tak, dajemy wam tak. Co dajemy? Bezpieniężnie będzie, na pewno będzie trening z nami. A druga rzecz, trening z Right Line. Trening z nami, a druga rzecz będzie może przejażdżka. Czyli jak ktoś coś zaprosi, tak? A. Jak ktoś kogoś zaprosi. Nie, no jak ktoś tu przyjedzie, będzie w Vegas gdzieś tutaj, nie? Będzie chciał się z nami spotkać. Okej. Okay. Więc i to też energetycznie, nie? Jak ktoś się spotka, to się nie spotka. Jeżeli jasne. Jest okej, okay, nie? To nie jest... Po prostu będziecie w Vegas. Jak ktoś chce Rolunia obejrzeć i dostać porady, jak zarobić jak zarobić pieniądze. Swój pierwszy milion. Ja pierdolę. Tak, tak. To już tak się... To jest tak trochę kończąc, kurwa wioską zajechało. Kończąc ten odcinek. Dzięki wam i na do następnego razu. Trzymajcie się. Na razie, hej. Odmeldowujemy się z Vegas. Cześć, pozdro.